W dzisiejszym Klubu Tygodniku opowiem o politycznym konflikcie, który za kilka tygodni wyprowadzi ludzi na ulicę, a dla zwolenników totalnej opozycji stanie się 27. dowodem na to, że w Polsce skończyła się demokracja. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubo Tygodnik, czyli cotygodniowy wideo komentarz polityczny na kanale Klubu Jagiellońskiego, który mam nadzieję już subskrybujecie. Wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, ale nie będę dzisiaj komentował wyniku tych wyborów. Mój komentarz z poniedziałku znajdziecie oczywiście na naszym portalu. Link, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie. Dzisiaj trochę dla rozluźnienia po tym gorącym okresie spekulacji chciałbym się zabawić we wróżkę, ale tak naprawdę będzie to komentarz pół żartem, pół serio. Opowiem o politycznym konflikcie, który być może wybuchnie za kilka tygodni. Oczywiście jak to z przewidywaniami może się okazać, że żadnego konfliktu nie będzie, ale znając doświadczenie ostatnich 5 lat, może się też okazać, że będzie to konflikt ważny, który w dużym stopniu zdeterminuje to, jak będzie wyglądała druga kadencja prezydentury Andrzeja Dudy i jak będą wyglądały najbliższe 3,5 roku w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli interesujecie się polityką, to pewnie słyszeliście w ostatnich dniach wielokrotnie o tym, że wchodzimy w czas przez 3,5 roku bez żadnych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość ma prawie pełną kadencję i prawie w pełni nieograniczoną władzę, żeby rządzić przez te 3,5 roku tak jak chce. To co do zasady prawda, ale z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość nie ma jednak pełnej władzy, no bo w rękach opozycji pozostaje Senat i pewnie coś tutaj będzie się musiało wydarzyć. Po drugie, nie jest tak, że nie będzie żadnych wyborów, bo rzeczywiście nie będzie wyborów powszechnych, no ale kogoś tam po drodze będziemy wybierać. I właśnie do tego chciałem nawiązać. 8 września kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest nim Adam Bodnar, uznany naukowiec i działacz organizacji pozarządowych. Jednocześnie taki pupil, ikona opozycji, w której zwolennicy radykalnego frontu anty-PiS widzą ostatnią redutę obrony przed pisowskim totalitaryzmem. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało w najbliższym czasie wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie będzie to wcale proste, ponieważ wybór Sejmu musi zatwierdzić Senat, w którym to opozycja ma większość. Jak łatwo się spodziewać, jest tutaj pełen potencjał do rozgrzania polsko-polskiej wojny do czerwoności. Jak zachowa się PiS? Czy te wydarzenia będą miały duże znaczenie dla najbliższych politycznych lat? Może być różnie, dlatego przeanalizujemy dwa scenariusze. Jarosław Kaczyński lubi doceniać najtwardszych z twardych, najwierniejszych z wiernych i lubi zaskakiwać opinię publiczną. Media przez dłuższy czas donosiły, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie poseł Bartłomiej Wróblewski. Poseł rzeczywiście wyraziście konserwatywny, ale jednocześnie cieszący się opinią sympatycznego, niekontrowersyjnego, zdolnego do współpracy z różnymi politykami. Wreszcie osoba o kompetencjach prawniczych, doktor prawa konstytucyjnego, wychowanek profesor Wronkowskiej, byłej sędzi Trybunału Konstytucyjnego, która cieszyła się powszechnym szacunkiem, została wybrana w 2010 roku, co prawda z nominacji Platformy Obywatelskiej, ale z poparciem zdecydowanej większości również polityków Prawa i Sprawiedliwości z samym Jarosławem Kaczyńskim na czele. Ostatecznie okazało się jednak w noc głosowania, że kandydatura będzie inna. W ostatniej chwili, w czasie bardzo gorącego posiedzenia, podmieniono nazwisko kandydata na innego przedstawiciela nauk prawnych z szeregów PiS, który od razu wywołał dużo większe emocje. Ale wy macie za nic życie ludzkie. Nie tylko to poczęte, które degradujecie do jakiegoś płodu, tylko życie ludzkie wszystkich Polaków. To doktor habilitowany Przemysław Czarnek, rzeczywiście wykształcony konstytucjonalista, ale polityk, którego opinia publiczna poznała w ostatnich tygodniach dość dobrze, jako tego polityka, który w bardzo ostrych słowach w czasie kampanii wyborczej Andrzeja Dudy odniósł się do osób LGBT. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. Jak łatwo się domyślić, atmosfera tego posiedzenia była naprawdę gorąca.
głosy na rzecz wyboru Przemysława Czarnka wygłosili Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Antoni Macierewicz. Opozycja próbowała zerwać obrady, ale jak zawsze nic jej z tego nie wyszło. Panie Budka, niech pan siada. Dlatego Sejm wybrał Przemysława Czarnka i skierował kandydaturę do zaakceptowania przez Senat. Od razu rozpoczęły się manifestacje w całej Polsce. Na początku pojawili się tylko działacze środowisk LGBT, ale już po kilku dniach dołączyło do nich bardzo wielu polityków opozycji. Szybko na lidera protestów po stronie politycznej wyrósł Szymon Hołownia, który znalazł w tej sytuacji szansę na to, żeby utrzymać zaangażowanie swoich sympatyków po kampanii prezydenckiej. Bardzo szybko okazało się, że głównym organizatorem tych protestów jest Akcja Demokracja, czyli ta organizacja, która w 2017 roku w całej Polsce wyprowadzała Polaków na tak zwane protesty ze świeczkami, kiedy w Sejm decydował, co dalej z reformą sądownictwa. Szybko te protesty przeszły do historii pod hasłem protestów trzech flag, ponieważ pod trzema rodzajami flag spotykali się głównie uczestnicy tych wielkich manifestacji. To były żółte flagi Szymona Hołowni, tęczowe flagi środowisk LGBT i czarne sztandary znane ze strajku kobiet. Po dwóch tygodniach bardzo intensywnych protestów nadszedł czas na głosowanie w Senacie. Opozycja nie była jednak pewna tego, jak zachowają się senatorowie niezrzeszeni i jak zachowają się senatorowie PSL-u. Dlatego również na nocnym posiedzeniu, ku zaskoczeniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, postanowiono wprowadzić zmiany w regulaminie Senatu. Po pierwsze, wprowadzono nową zasadę, która kazała zatwierdzać wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, tym razem bezwzględną większością głosów. A po drugie, zlikwidowano obowiązującą dotąd w Senacie zasadę, wedle której wszystkie głosowania personalne odbywały się w sposób tajny. W związku z tym wybuchła bardzo ostra reakcja senatorów i polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy postanowili opuścić salę obrad. Ostatecznie Senat odrzucił pod nieobecność polityków PiS wniosek o zatwierdzenie wyboru Przemysława Czarnka, ale jak łatwo się było domyślić, awantura dopiero się rozpoczynała. W porannym wywiadzie były marszałek Senatu Stanisław Karczewski ogłosił, że zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury na temat możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka Grodzkiego. Po kilku godzinach zorganizowano konferencję prasową marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która powiedziała, że w związku z nocnymi wydarzeniami w Senacie zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Senatem w zakresie wyrażenia zgody na objęcie przez Przemysława Czarnka Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnim dniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w Warszawie odbyła się ogromna manifestacja. Zebrano grubo ponad 100 tysięcy osób. Na wielkich telebimach uczestnicy oglądali orędzie marszałka Grodzkiego, który o godzinie 20 w telewizji publicznej poinformował Polaków, że mamy do czynienia z próbą ograniczenia praw Senatu i że on zamierza przeciwko temu protestować, że nie zamierza się ugiąć i że jednocześnie ustalił z dotychczasowym rzecznikiem Adamem Bodnarem, że będzie on pełnił funkcję tak długo, aż Senat nie wyrazi zgody na innego kandydata. Poinformował również, że Rzecznik Praw Obywatelskich, obawiając się, że nie będzie mógł wrócić do swojego urzędu, zamierza przebywać w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich aż do ostatecznej decyzji Senatu. O północy policja, w chwili kiedy wygasła kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, weszła do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i w sposób siłowy wyprowadziła go z budynku. Zaczęły się bardzo ostre starcia starcia z demonstrantami. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitala, zarówno demonstrantów, jak i policjantów. Kilkoro osób znalazło się w stanie
ciężkim. Na drugi dzień w wieczornym wydaniu wiadomości wywiadu udzielił Andrzej Duda. Na początku powiedział, że on jako prezydent nie może ingerować w kompetencje zastrzeżone przez konstytucję dla parlamentu, dlatego nie będzie się wypowiadał na temat sposobu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale dociskany przez Danutę Cholecką nazwał Adama Bodnara i marszałka Grodzkiego puczystami, a manifestantów określił mianem bananowej młodzieży w tęczowych skarpetkach. Tak wygląda początek historii Ruchu Trzech Flag, który pod wodzą trojga liderów Adama Bodnara, Szymona Hołowni i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk jesienią 2023 roku wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością wybory parlamentarne. Razem z mniejszościowym koalicjantem, Europejską Partią Ludową założoną przez byłych polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ta koalicja uzyskuje większość w Sejmie, która pozwala na odrzucenie prezydenckiego weta. Już przed Bożym Narodzeniem 2023 roku przez Sejm przechodzą trzy bardzo kontrowersyjne ustawy. Ustawa wprowadzająca pełną równość małżeńską dla par homoseksualnych wraz z prawem do adopcji, ustawa wprowadzająca aborcję na życzenie i ustawa uznająca działalność Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016-2020 za działalność przestępczą. Na styczeń 2024 roku planowane jest posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, w czasie którego rządząca większość zamierza postawić przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę. Czas na drugi scenariusz. W pierwszym dniu swojej drugiej kadencji Andrzej Duda zaprasza do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli opozycji, przede wszystkim tych bliższych sobie środowisk, a więc PSL-u i Koalicji Polskiej, Konfederacji i niezależnych senatorów. Media zaczynają spekulować, czy to początek Koalicji Polskich Spraw, o której Andrzej Duda mówił w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej. Chciałbym być patronem takiej wielkiej Koalicji Polskich Spraw, takiej właśnie wielkiej Koalicji Polskich Spraw, chroniącej najważniejsze polskie wartości. Docierają do opinii publicznej zapowiedzi tego, że spotkanie mogło dotyczyć próby zbudowania nowej większości w Senacie oraz koalicji w sejmikach. Przez kilka dni jednak nie słyszymy żadnych oficjalnych potwierdzeń co do tematów spotkania ze strony jego uczestników. Przychodzi czas głosowania nad nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich i rzeczywiście ku pewnemu zaskoczeniu okazuje się, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest senator Lidia Staroń. Niezależna senator, która dzisiaj właśnie funkcjonuje w tej grupie senatorów niezrzeszonych, która wcześniej związana była z Platformą Obywatelską, która jest doskonale znana z działalności na rzecz osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, osób, które w różny sposób w III RP doświadczały niesprawiedliwości, wreszcie, która w ostatnich latach zostawała tym niezależnym senatorem dzięki takiemu cichemu, nieoficjalnemu wsparciu Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tej nominacji Prawo i Sprawiedliwość może już liczyć w Senacie na 49 głosów. Kandydatura przechodzi przez Sejm bez większych wątpliwości, natomiast w Senacie trwa wojna nerwów. W związku z tym, że zgodnie z regulaminem głosowanie jest tajne, ostatecznie okazuje się, że wynik głosowania to 50-50. Któryś z senatorów PSL-u albo z senatorów niezrzeszonych rzeczywiście zagłosował razem z PiS-em i Lidią Staroń, ale to wciąż za mało, żeby potwierdzić wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Atmosfera zaczyna się robić naprawdę gorąca. W Senacie zaczynają się pojawiać coraz ostrzejsze emocje i w tym momencie do gry wchodzi Andrzej Duda, który zaprasza do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, jak mówi, na konsultacje związane z wyborczym patem w zakresie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Ku zaskoczeniu wszystkich późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda zwołuje niezapowiedzianą konferencję prasową, sprasza do Pałacu Prezydenckiego dziennikarzy, no i wychodzi do nich wyraźnie rozweselony. Mówi w krótkim oświadczeniu o tym, że jest bardzo zadowolony ze spotkania z przedstawicielami koalicji i opozycji, że jego zdaniem udało znaleźć się sensowny kompromis, że kandydatura, która w najbliższych dniach
pojawi się w Sejmie, naprawdę zrobi na wszystkich duże, pozytywne wrażenie. Na początku media nie traktują tego zbyt poważnie i koncentrują się głównie na tym, ile butelek wina wypito na tym spotkaniu. Dziennikarze przypominają słynne spotkanie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z premierem Donaldem Tuskiem z 2007 roku, które, no, można powiedzieć, zakończyło się podobną konferencją prasową, wówczas w wykonaniu Donalda Tuska. Ale kiedy nazwisko rzeczywiście pojawia się w mediach, wybucha prawdziwa polityczna bomba. Okazuje się, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich będzie Jan Śpiewak. Lewicowy działacz znany z warszawskiej wojny z mafią reprywatyzacyjną, przedstawiciel właśnie takiego młodego pokolenia działaczy lewicowych, który został ułaskawiony w toku kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę, który ma być właśnie dowodem na to, że będzie rzecznikiem praw obywatelskich, który w równy sposób będzie patrzył na ręce wszystkim bez względu na to, kto i gdzie rządzi. Atmosfera robi się naprawdę gorąca, ale według medialnych przecieków poprzeć tę kandydaturę ma większość klubu Prawa i Sprawiedliwości, poprzeć ma go Lewica, poprzeć mają go politycy PSL-u. Wyraźny sprzeciw zapowiada tak naprawdę tylko Konfederacja i grupa Zbigniewa Ziobry. Co prawda Roman Giertych próbuje prowadzić medialną krucjatę przeciwko kandydaturze Śpiewaka i argumentuje, że będzie to wybór nieważny ze względu na to, że Śpiewak nie spełnia ustawowych wymogów szczególnych kompetencji prawniczych, to okazuje się, że nawet w samej Koalicji Obywatelskiej spora grupa polityków jest w stanie go poprzeć. Ostatecznie w Sejmie na mównicę wychodzi Mateusz Morawiecki, który przejmującym tonem opowiada o Śpiewaku jako bohaterze walki z niesprawiedliwością w III RP, nakłania większość swojego obozu do poparcia tej kandydatury, a ostatecznie za Śpiewakiem, poza wymienionymi klubami opozycyjnymi, głosuje również spora grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, m.in. Zieloni i inni politycy młodego pokolenia, o których media zaczynają spekulować, że będzie to przyszły klub Szymona Hołowni. W Senacie kandydatura Śpiewaka przechodzi już bez większych wątpliwości. Nie wiemy co prawda, kto ostatecznie na niego zagłosował, ale został rzecznikiem praw obywatelskich ze sporą przewagą kilkunastu głosów. W dniu ślubowania nowego rzecznika praw obywatelskich wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłasza orędzie do Polaków. Mówi w nim o tym, że ma nadzieję, że nastał w polskiej polityce czas nowej normalności. Nowej normalności, w której to osobiste cnoty konkretnych ludzi będą decydowały o tym, czy będą oni pełnili ważne publiczne funkcje. Nowej normalności, w której politycy potrafią znaleźć ponad partyjnymi podziałami dobre rozwiązania dla Polski. Na drugi dzień tabloidy publikują zdjęcia całego szeregu rozmaitych polityków wychodzących w nocy ze spotkania w Belwederze. Są tam nie tylko Bodnar i Śpiewak, ale również premier Morawiecki, Joachim Brudziński, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, politycy Lewicy, Konfederacji i inni. Po kilku dniach Andrzej Duda ogłasza, że ustalił z przedstawicielami wszystkich partii politycznych reprezentowanych w Sejmie, że przez najbliższy rok, co miesiąc, zamierza organizować specjalne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli wszystkich tych sił, na których poprosił premiera Morawieckiego o to, żeby prezentował na bieżąco pomysły i sposoby radzenia sobie przez Polskę z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa i przede wszystkim z gospodarczymi konsekwencjami tego kryzysu. Na początku 2023 roku od opisania tej historii zaczyna się numer The Economist, który na okładce prezentuje rysunkowe portrety Dudy i Morawieckiego wraz z podpisem: politycy, którzy uratowali Polskę przed pandemią, kryzysem i polaryzacją.
W 2023 roku odbywają się również wybory parlamentarne. Wygrywa je po raz kolejny Zjednoczona Prawica, która osiąga lepszy wynik od ugrupowania o charakterystycznej nazwie Konstruktywna Opozycja, która jednoczy zwolenników Szymona Hołowni i polityków lewicy. Zjednoczona Prawica tworzy nowy rząd wraz ze swoim koalicjantem, którą jest partia Demokracja dla Ludzi, którą tworzą politycy PSL-u, Pawła Kukiza i część bardziej wolnościowych przedstawicieli Konfederacji. Premier Morawiecki jest już od roku prezesem Prawa i Sprawiedliwości i po tych wygranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach Jarosław Kaczyński wydaje książkę Wywiad Rzekę przeprowadzoną przez Piotra Zarembę, w której opowiada o przyczynach swojego nagłego i tajemniczego przejścia na emeryturę. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że zdecydował się odejść z polityki, ponieważ zrozumiał, że wychował i wprowadził na polską prawicę nowe pokolenie polityków, którzy są w stanie poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, którzy są w stanie pokonać kryzys związany z koronawirusem i którzy jego zdaniem będą rządzili Polską co najmniej do 2030 roku. Który z tych dwóch scenariuszy Wam wydaje się bardziej prawdopodobny? Dajcie znać w komentarzach albo opiszcie inne wydarzenia, które Waszym zdaniem mogą być tymi, które w największym stopniu sformatują to, jak będą wyglądały najbliższe lata w polskiej polityce. Oczywiście to, co powiedziałem, to absolutny wymysł mojej wyobraźni. Poza tym, że media rzeczywiście piszą o tym, że kandydatem PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich ma być Bartłomiej Wróblewski, to wszystko inne zostało absolutnie zmyślone. Nie mam żadnych przecieków, nie mam żadnych zakulisowych informacji co do tego, że któryś z tych scenariuszy w ogóle mógłby się spełnić, ale nie ukrywam, że ten pierwszy wydaje mi się niestety całkiem prawdopodobny. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że właśnie od tego, jaki model prezydentury wybierze Andrzej Duda, zależeć będzie przyszłość rządów Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli będzie prezydentem, który będzie w 100% posłuszny linii wyznaczanej przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będzie prezentował taką prezydenturę, jak w ostatnich miesiącach kampanii prezydenckiej, to obawiam się, że to są ostatnie lata rządów prawicy w Polsce, a potem przyjdzie bardzo wyraziste odbicie takiego światopoglądowego wahadła w Polsce. Ale być może prezydent Duda zdecyduje się na to, żeby w ramach tego szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy budować taki ośrodek, który będzie zdolny do szukania nietypowych porozumień i który będzie w stanie to widmo radykalnej kulturowej zmiany od Polski odsuwać, jednocześnie budując minimum atmosfery zaufania pomiędzy stronami politycznego konfliktu. Jak będzie? Tego nie wiemy i pewnie będziemy to wielokrotnie w najbliższych tygodniach i miesiącach komentować na naszym kanale, który mam nadzieję, że będziecie chcieli subskrybować. W kolejnych odcinkach będzie już bardziej poważnie, ale myślę, że w tym powyborczym czasie warto było spróbować zabawić się w takie political fiction. We'll be right back.